E, pewnego spojrzenia na świat, jakby Rosjanie powiedzieli, mirooszuścienie, tak, Miro-Oszuścienie, tak, tak, tak. Paweł jest po rusycystyce, więc pewnie tych trochę no, tak, słów... tak, po to jest dużo powiedziane. W by trakcie byłeś. Studiowałem st 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 długo, więc bez wątpienia jestem jednym z najlepiej wykształconych rosycystów w Polsce, bo 10 lat studiowałem, ale nie mam dyplomu. O śladach rosyjskich yy, w opowiadaniach, może trochę w piosenkach też, też porozmawiamy. Chciałem zacząć to spotkanie od takich pytań o warsztat autorski. One zawsze są dosyć uciążliwe dla, dla artysty, ale czasem, nam odbiorcom, pozwalają sobie wyobrazić człowieka przed i w trakcie powstawania dzieł. Ten moment on zawsze jest chyba fascynujący, zawsze albo, albo prowadzi do pewnej demitologizacji samego gestu artystycznego, ale mnie nie przestaje to ciekawić. I, e, chciałem zacząć takiego krótkiego, szybkiego pytania. Czy ty podsłuchujesz ludzi? <grydy> 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 tak, w najogólniejszym sensie podsłuchuję ludzi. Podglądam ich też. Jak to wygląda? Są specjalne łowy, bo na poprzednim spotkaniu, nie wiem czy Państwo byliście e, w, w muzeum o godzinie 11, e, Paweł powiedział, że takim idealnym miejscem dla niego, jako artysty, to jest knajpa z widokiem na cmentarz. I ja sobie <laughs> wyobrażam, że. Paweł Sołtys tam siedzi, pije piwo, pali papierosa, i tak ludzie się wokół niego zmieniają, przechodzą, on ich obserwuje, znajduje bohaterów, słucha jak mówią, zaczepia, rozmawia. Czy to rzeczywiście tak wygląda? Te historie stamtąd przychodzą? To e, trzeba by trochę odwrócić. To znaczy, e, ja podsłuchuję ludzi i podglądam, natomiast jakby przy okazji, nie wychodzę z domu z taką myślą, to by mi się wydawało dziwne, że ja teraz właśnie idę podsłuchiwać ludzi. Nie, ja idę do knajpy na piwo, a, a kiedy to jest fajna knajpa, najlepiej nie wiem, gdzieś tam w starej dzielnicy ze starymi ludźmi, to siłą rzeczy się po prostu z tym stykam. Ja nie mam samochodu też, jeżdżę komunikacją miejską, chodzę na piechotę, co też poszerza o wiele ten, 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 te, te, te pole nasłuchu czy podpatrywania. Co słyszysz najpierw język czy opowieści? Język. Bo... język. W ogóle ciekawi mnie język. Opowieści to tam kiedyś wyliczono, ile jest. Osiem jest opowieści do opowiedzenia w ogóle w literaturze, więc to można sobie samemu wykombinować. Natomiast język jest ciekawy. Ja oczywiście nie przepisuję niczyich historii, czy nawet dokładnie sposobu mówienia jeden do jednego do książki. Ja nie jestem reportażystą. Nie, nie, nie czuję się. To ulega pewnej. Pewnej przemianie w moim, trzeba to powiedzieć, mózgu. I, i potem dopiero powstaje postać czy narrator mojej, któregoś mojego opowiadania. Bardzo często konstruuję tak narratorów, to znaczy od tyłu, od języka. Jeśli wiem, kiedy, jak on mówi, czy ona, szczególnie w nowej książce, jak, w jaki sposób mówi, jaką ma melodię opowiadania. Historii, to właściwie to już jest połowa y, pracy. Chcesz powiedzieć, że wtedy się uruchamia ucho-muzyka? że Wychwytujesz y, melodię w języku? Czy jest jakaś jedna nuta, nie wiem, jakiś sygnał, y, którym twoje ucho przekazuje to do mózgu, a mózg mówi, tak, to jest początek piosenki, to jest początek y, 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 frazy, która może się znaleźć, to jest początek bohatera? Taki jeden. Bywa, piosenki. tak, coś, coś, co jest, y, mówiąc ładnie po polsku. Catchy, czy, czy, czy szlakfortowe. Szczególnie kiedy chodzi o. Szczególnie jeśli chodzi. Też mamy ilustrację, to ilustracja Tak, ilustrację na żywo. Mhm. Szczególnie jeśli chodzi o piosenki, to się często wie. Tak, że z... nagle wpada gdzieś zbitka trzech słów i, 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 i nagle wiadomo, że to, trzeba, że, to, że to musi być w piosence. Z może jest trudniej trochę, bo to jednak trzeba jakąś tam konstrukcję. Większą y, zrobić. Natomiast y, czy ucho muzyczne pomaga? Pewnie tak, pewnie nie przeszkadza. No, ja nie jestem geniuszem muzycznym, nie mam słucha absolutnego. Natomiast jestem wyczulony bez wątpienia na pewną taką y, melodię języka, melodię zdań. Zawsze żona się ze mnie wyśmiewa. Ona mówi, nie ma czegoś takiego. Melodia zdań. Zdania mają kropki, tam przecinki, dłuższe wyrazy imię słowy. Można rozłożyć. Moja żona jest taka, powiedziałbym dosyć. jest w szkole głównej handlowej. A to, co nazywasz melodią zdań łączyć się z emocjami? czy Tak, znaczy ja uważam, że melodią można więcej oddać niż mozolnym opisywaniem stanu, na przykład, narratora, tak? Można, to są rzeczy oczywiście bardzo uchwytne, bo w ogóle dla mnie ta melodia w literaturze jest najważniejsza. I jako czytelnika, i jako osoby piszącej. Natomiast bardzo trudno się o tym rozmawia, bo to jest nieuchwytne. Właściwie trudno jest wytłumaczyć, dlaczego, nie wiem, Izaak Babel ma przepiękną melodię y, zdań, a powiedzmy, y, nikogo nie obrażając, y, Remigiusz Mróz zupełnie nie ma. Tak? To jest y, trudne, y, żeby to wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Natomiast co mnie zadziwiło, jest chyba trochę czytelników, którzy myślą podobnie jak ja. To znaczy, może nie są aż tak radykalni, ale, ale są wyczuleni na tą urodę, jakąś muzyczną, zdania. Ja w ogóle uważam, że literatura piękna, powinna być piękna. I, i, i to jest właśnie dla mnie jedyny wyznacznik tego, czy ona jest dobra czy dobra. Mniej mnie prawdę mówiąc obchodzi. Czy, czy ona opowiada o jakichś bardzo ważkich treściach, czy błachych? To, to jest dla mnie już drugorzędne. Dla mnie się liczy przede wszystkim, to nie znaczy, że staram się pisać błahe książki, ale jakby najważniejsze jest dla mnie to, to, to uchwycenie tej, tej, tej pewnej takiej fali, na której zdanie płynie. Czyli powstaje opowiadanie, to czytasz je sobie potem na głos, słuchasz tego, tak, wykonujesz ją jak taką merecytowaną piosenkę? Czytanie na głos jest jednym z y, etapów y, pisania. Y, oczywiście to raczej przy poprawianiu, tak? To znaczy, kiedy ja piszę jak w XIX wieku, na natchnieniu, to znaczy siadam i piszę, y, ale potem oczywiście wracam do tego i, 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 i poprawiam, poprawiam, poprawiam. I wtedy to głośne czytanie jest, y, jest częścią. Wydawało mi się, że że to jest jakiś bardzo odważny pomysł. Ale wyczytałem, że i Pilch, i Stasiuk robią tak samo, więc to nie jest. Yy, jeszcze wróćmy nic do tego momentu, nowego. kiedy ta podchwycona fraza czy melodia z języka, z człowieka, którego spotkałeś, zostaje w głowie. Co się potem z tym dzieje? To nosisz ją kilka dni, aż się uleży w jakiś właściwy dla ciebie kształt i jest, zacznie piosenka albo tekst, czy zapisujesz w jakimś czarnym notesie e, z e, dobrymi pierwszymi zdaniami? <laughs> e, czy raczej, no nie wiem, telefon, e, dyktafon przepraszam, to jest. Ciekawe, tak mi się wydaje, dawniej, technologia pisania. Dawniej chodziłem z zeszytem i zapisywałem sobie w zeszycie. Teraz, oczywiście, zapisuję sobie w telefonie, a dokładnie to wysyłam maile sam do siebie, żeby miał, że, że nie odebrane jest. I wtedy, jak wrócę do domu. Ten... Chodzi o to, oczywiście, że ja zapominam. To znaczy, gdybym teraz usłyszał coś, co mnie zaciekawi, czy, czy wymyślił coś i bym tego nie zapisał, to już jutro prawdopodobnie bym tego nie otworzył. Więc. Ja wysyłam do siebie maile przy pomocy technologii XXI wieku i następnie siadam. Komputer, nie pióro. Różnie, ale, ale w większości komputer. Znaczy, mikrotyki na przykład prawie całe napisałem długopisem. To jest ciekawe, bo oczywiście pewnie ja to sobie wmawiam, ale inne zdania się pisze długopisem, a inne komputerem. Ja, I przez... Bo to cię... ja przez długi czas nie, nie umiałem dobrze pisać na komputerze. I palce nie nadążały za czasem takim tokiem myśli. Czasem się tak pisze, jakby ktoś dyktował. Idzie to po prostu. I jak nie zdążałem, to to, to, to się rwało, psuło. I i, I pisałem inne opowiadania z innym rytmem. Tak? E... Natomiast ręcznie, no ponieważ w całe życie pisałem ręcznie, jestem z tego pokolenia, to, to nadążałem za tym tokiem myśli, żeby zapisywać, bazgroląc strasznie. Ja piszę brzydko, no ale, ale, ale szybko. Natomiast teraz już, ponieważ tego komputera się używa tak dużo, to nauczyłem się czy nawet na telefonie zapisywać to dosyć biegle. Natomiast wydaje mi się, że jest inny rytm przy pisaniu komputerowym. Cieszę się, że mogłeś siebie odczytać po tym zapisie długopisowym, bo znam pisarza, który zapisuje pierwsze warianty opowiadań długopisem, potem nie może tego odczytać. I wie, że te genialne opowiadania są w tym zeszycie, ale co on tam napisał? No bywało tak, że oczywiście całe opowiadanie nie, ale bywało tak, że, że musiałem parę słów wymyśleć na nowo, bo za cholerę nie wiedziałem, co to za, za słowo tam tam yy, użyłem, więc musiałem otworzyć cały ciąg albo albo spróbować coś wymyślać nowego. Czy jest taki moment, w którym od razu wiesz, że z tych złapanych fraz, czy z wymyślonego bohatera będzie piosenka, czy opowiadanie? Bo jest taki przypadek, chyba znałem faceta, mhm. piosenkę... Jedyna. Tak. No jedyna akurat, ale z, akurat jakoś nie skojarzyłem w pierwszym momencie, czytając mikrotyki, że, że na... Ladinoli jest ta piosenka, znałem faceta i czytając otwierające tam mikrotyki i opowiadanie, sobie coś śpiewałem. Nie wiedziałem, co sobie śpiewam, myślałem, że to jest ukryta muzyka w środku, a tymczasem chyba piosenka zaraziła, zaraziła to opowiadanie. Więc jak to jest, masz taki moment, aha, to jest piosenka, to jest, to jest opowiadanie, a kiedy to się przenika? Na przykład zacząłeś, zacząłeś coś, co miało być opowiadaniem nagle nie, to, to, ja tu słyszę muzykę, to, to musi być kawałek. Nie, zazwyczaj szybko wiem, co, co, co to będzie. Zwłaszcza, że teksty piosenek zazwyczaj ja piszę yy, albo już do istniejącej muzyki, albo z gitarą. Więc to jakby no, yy, siłą rzeczy, yy, gdzieś jest służebne też wobec yy, po prostu tej muzycznej yy, części, yy, na którą się ta piosenka wiadomo się składa z tekstu i z muzyki. Yy, natomiast to znałem, faceta to jest genialny chwyt. Po prostu. O frazie i o tak, że starcie do wychodzisz i, i mówisz: Znałem faceta, który tam coś, tam coś, tam coś, tam coś, tam coś. Tam coś, tam coś i lecisz, lecisz, ale znałem faceta, który. I szkoda mi tego było. Napisałem opowiadanie yy, i szkoda mi było, że w piosence tego nie użyłem. I doszedłem do wniosku, że. A właściwie to trzeba nie użyć. <laughs> za, że piosenka jest zupełnie o czym innym. E... Znaczy zupełnie. No, tak. O i... innych facetach. Tak, ale jest inny narrator w ogóle. no to... Nie oszukuję się, znałem faceta, jest piosenka o facecie, który yy, przepił swoje życie, tak? No to, to opowiadanie jest trochę o, czym, o czymś innym, choć też jest tam alkohol, co może powinno budzić yy, moje... Zainteresowanie, jak teraz o tym myślę. I oczywiście, porównując piosenkę z, z opowiadaniem, myślałem, że było odwrotnie: że najpierw była piosenka, potem opowiadanie i że ułożyłeś specjalnie ten, ten, ten tom, tak jakby na pierwszym opowiadaniu jeszcze śpiewał Pablo Pawo, który nagle Tore, staje się pisarzem. I to, na pewno bym tak wy... zrobił, tylko nie jestem tak genialny. To świetny pomysł, jest, ale nie. To, to, nie ja w wrzuciłem na początek, bo wydawało mi się bardzo takie potoczyste. I właśnie brzmiące trochę jako powieść, taką przy, przy barze, powiedzmy, ktoś siada i ci opowiada, znałem faceta. I wydawało mi się, że to jest takie bardzo łagodne przejście ze świata, w którym jest czytelnik, na w, w stalowej woli, i żeby sobie wszedł w tą, w tą literaturę płynnie, tak. a, a, a nie jakoś. Jednym z opowiadań chyba też z mikrotyków, być może gruby poeta. Zaraz. Alada grubego poety w marynarce, chyba jest takie zdanie, że trzeba podjąć decyzję, w kogo się wcielić, kim być. I myślę, że to jest też taki jeden z Twoich podstawowych gestów kreacyjnych. Za kogo będę mówił w, w tym tekście, w tej piosence. I zastanawiałem się zawsze, jak ten narrator ci się rodzi z dwóch czy trzech sklejonych bytów. Bo nie wiem, czy, czy to jest jakby słuszna intuicja, ale. Ilekroć słucham tych opowiadaczy w swoich piosenkach czy, czy w opowiadaniach, tam jest jakaś jedna trzecia y, Pawła Sautysa czy Pablo Pawo. Go, śpiewającego faceta do, do mikrofonu. Jest ktoś złapany zapewne zapewnie na ulicy, w barze, w, pod budką z piwem. I, I dochodzi jeszcze ktoś trzeci. Myślę, że możemy go jakoś nie wiem, nazwać panem metafizycznym panem melancholijnym, który wynosi to spotkanie twoje z tym bohaterem jeszcze na jakiś inny poziom. Czy rzeczywiście jest taki rodzaj nie, rzutu, rzutu kości, czy, czy wyboru. Dobra, to za kogo teraz mówię? Kto we mnie mówi? Jaki głos musi się obudzić? Czy to jest decydujący zawsze dla ciebie wybór? No tak, tak. Tylko ja nie wiem, czy umiem to tak zracjonalizować, jak to się wszystko odbywa, bo, bo Ty masz pewnie rację, że na pewno jest tam część mnie trudno, żeby nie było. Nie da się całkiem usunąć, chociaż szczególnie w opowiadaniach, im mniej, mniej widocznego w narratorze czy w narratorce, to mi się wydaje, że, że to jest lepiej zrobione, ale oczywiście tak jest. Amos Oz kiedyś powiedział, że właściwie praca pisarza to trzeba rano umyć zęby, a potem wejść w cudze buty. Bardzo mi się spodobał ten bonton. I ja uważam, że pisanie książek czy pisanie piosenek to jest właśnie to, tak. Trochę nie popadając w górnolotność, ja oddaję też często głos osobą, które pewnie by tego głosu same nie, nie zabrała. na pewno nie w przestrzeni literackiej, czy w przestrzeni piosenkowej z różnych powodów, bo, bo, bo nie mają wykształcenia, nie mają takiej możliwości, nie mają pieniędzy i tak dalej. Krótko mówiąc, ja głównie piszę o ludziach niezamożnych, biednych to, i, i to jest jakby, myślę, wyznacznik. Często, że, że przy ludziach, nie wiem, w kryzysie bezdomności. Yy, w szponach nałogów. Szponach różnych nałogów, tak. Tak, trochę, trochę daje, daje im głos. Oczywiście z różnych powodów, również z tego cynicznego powodu, że te opowieści są wtedy mięsiste i ciekawe zazwyczaj, tak. To znaczy mnie, mnie bardziej, bo nie, 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 pewnie nie każdego czytelnika, bardziej ciekawi opowieść bezdomnego, niż szefa HR-u w korporacji, co on mi może powiedzieć? Ta niskość jest ciągle wypierana z naszego życia, przecież jakby. boimy się tych historii, boimy się tych ludzi. To jest w ogóle tak, że biografii. ja przy pierwszej płycie miałem taką ambicję, bo potem to oczywiście już może tak o tym nie myślałem, żeby zrobić coś na kształt współczesnych i nowoczesnymi metodami, ale ballad podwórzowych, bo właściwie co to były te ballady podwórzowe warszawskie? Znają Grzesiuka i tak dalej. Nie Grzesiuk je pisał w większości. On napisał jedną albo dwie piosenki w życiu. To były ludowe pieśni, tak naprawdę. Tak? Powstawały nie wiadomo gdzie, gdzieś w spelunach, na podwórkach. Miały pewną swoją strukturę. Co ciekawe, później zaczęli je pisać zawodowi literaci do kabaretów przedwojennych, bo to było bardzo modne. A część z tych piosenek wróciła na ulicę. I ci ludzie uznali je za swoje i nie wiedzą, że na przykład Czarną Mańkę napisał wybitny poeta żydowskiego pochodzenia, tylko uważają, że to jest nasza piosenka szczerniakowa. Uważam, no ja chciałem zrobić coś takiego, ale to przy pierwszej płycie. No i wtedy oczywiście siłą rzeczy te tematy, bo to jest pewna, jak, jak pisał Kundera, wszystko ma swoją sztampę i ta piosenka podwórzowa też. Tak? Znaczy tam kobieta, mężczyzna, romans, zabójstwo zazwyczaj z ostrym narzędziem. To jest smutny koniec. Tak i smutny smutny koniec. Tak. Ale straconym życiem miłością. Tak, 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 Ewentualnie tam jest parę tych schematów. Oczywiście drugi schemat to szubienica się kończy. No i właściwie pierwsza płyta, jak to się prześledzi, to ona w dużej mierze jest taka. No może nie zawsze dociskałem tam do końca, bo nie jestem jednak ludowym twórcą, nie, nie w tym sensie, ale tak. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje tak, pytanie gdzieś tak, tak. ja, Podoba mi się też ta metafora yy, Oza, tak? Amosa Oza tak. Yy, o umyciu zębów i włożeniu cudzych butów, bo tak zauważyłem, że w większości twoich teledysków, tekstów, piosenek i opowiadań wkładasz te buty i gdzieś idziesz z bohaterem, jako bohater. Proszę przypomnijcie sobie dyski Pablo Pavlona. Zawsze ktoś chodzi takimi biało-czarnymi ulicami, e, świetle latarni, jest wczesna wiosna, późna jesień, albo zima bezśnieżna. E, I zastanawiam się, gdzie Ty chcesz w tych ich butach jako oni dojść? Gdzie oni Cię prowadzą? Czy oni Cię prowadzą w przeszłość, do ich rocznych zakamarków życia, do, 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 do wnętrza? Co to jest za rodzaj przygody? Co to jest za rodzaj spaceru? To jest bardzo metaforyczne pytanie. Tak jakoś mi e... wyszło metaforyczna odpowiedź. No, no nie, da, nie da się chyba inaczej, bo, bo mógłbym odpowiedzieć, że oczywiście do najbliższej knajpy pewnie zmierzam w tych butach. Ale nieprawda, no e, tak, to jest próba mm, na pewno cofnięcia się w czasie. Mnie w ogóle fascynuje czas w ludzkiej głowie. W opowiadaniach. Myślę, że to bardziej widać niż w piosenkach. To znaczy, jak pamięć ludzka e, Radzi sobie z czasem, a radzi sobie paradoksalnie. Znaczy, nikt nie, nie ma wspomnień ułożonych tam 93, 94, 95. Tylko nagle mu wybuchają jakieś rzeczy, przypominają się niektóre obsesyjnie, niektóre nie. I te, które są właśnie takie wybuchające, obsesyjne, nagle się pojawiające, są ciekawe. Ja chcę do nich dotrzeć i potem je opisać. Taki podróżnik w czasie, w czasie, który jest w cudzej głowie. Tak, podróżnik mm -hmm. w czasie i w dodatku w cudzej głowie. Tak, bardzo dziwny film Science Fiction. Mm -hmm, mm -hmm. Ehm, też napisałeś w jednym z opowiadań taką frazę, że niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie, że wyciągają rękę, patrzę mam zanotowane, wyciągają rękę i tak chwytają, nie wiem, opowiedz mnie, chcę zostać z tobą. Ehm, czy ty, to jest ważne dla nas czytelników, żebyśmy rozdzielali, co jest Twoją powieścią z dzieciństwa, z czegoś z młodości, co przeżyłeś, a co jest właśnie taką ukradzioną historią? Nic mnie to nie obchodzi. Zazwyczaj jest tak, że te historie, które ludzie biorą za najbardziej realistyczne, to, to ja zmyśliłem w 100%. A te, które wydają się zbyt może szalone, to one są bliższe rzeczywistości. Tak, tak to jest. Ja zawsze odpowiadam na to pytanie, czy na podobne pytania, że dla mnie jest ważne, żeby czytelnik uwierzył w historię. Ja jestem pisarzem jednak realistycznym, z pewnymi odlotami. Uwierzył, od... przepraszam, żeby powiedzieć, uwierzył, że to się zdarzyło, czy że to zdarzyło się tobie, mogło się zdarzyć tobie młodszemu, innemu? Nie, przejął się, w tym sensie uwierzył, żeby, żeby wziął to za coś, co go e, dotyka, wzrusza. Dla mnie ta kategoria wzruszenia. Żeby, żeby to wziął do siebie, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć. To wzruszenie po polsku trochę ma teraz takie konotacje, powiedziałbym, harlekinowe. A, a właściwie wzruszenie to, w moim rozumieniu tego słowa, to jest też wybicie z, z takiego rytmu. Poruszenie kogoś, tak? Wzruszenie. I, I ja bym chciał, żeby ten ktoś, kto czyta opowiadanie, uwierzył w tę historię. Trudno wytłumaczyć, znaczy on niekoniecznie musi uwierzyć, że ona się mi przydarzyła, czy tam jakiemuś... Ale żeby, żeby ona była na tyle sugestywna, żeby go przejęła. Ty mówisz, mi się, Kat, z któregoś z teledysków, tylko nie wiem z którego, że idzie, bohater potrąca cię i ty tak się odwracasz za nim, a on idzie dalej, śpiewa zamiast ciebie w tej, tej tam, historii. Ale tam, to tam, twoje tam. spojrzenie jest tak mocne, ustanawiające, że wiemy, że ty właśnie poszedłeś z nim i, <laughs> i gdzieś, gdzieś siedzisz, siedzisz w jego głowie. Jak teraz przypominałem sobie na powrót te dwa tomy. Powiadań, mikropowiadań, często albo troszkę dłuższych historii, to takie zdanie chyba z pilcha, ale na pewno spilcha powtórzonego przesztura w, w spisie cudzołożnic, mi dźwięczało w głowie, czyli przemijanie mnie trapi. Rodzaj takiej melancholii, która wychodzi z Twoich bohaterów i z ciebie w piosenkach, w opowiadaniach. Co jest źródłem tej, 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 tej melancholii? Że, że, że starzejesz się, że nie możesz złapać świata, że z... jak mówiłeś rano, że znikają kolejne światy, które cię uformowały, bo zmienia się rzeczywistość, Warszawa, ty? Tak, <grym> odpowiedź brzmi tak. E, właściwie wszystko po trochu. No, e, ja mam 42 lata, więc nie jestem już młodzieniaszkiem. E, sporo przeżyłem, więc sporo też utraciłem, bo. Przeżywanie to jest tracenie. Jestem człowiekiem przywiązanym bardzo do, do miejsc i, i to, że na przykład Warszawa właściwie w mojej młodości zniknęła i nie istnieje, jest nie tylko, przepraszam za słowo, wkurwiające, ale też budujące melancholię jakąś za tym światem, którego, którego już nie ma. W ogóle z tym przemijaniem to mi się zawsze najbardziej podobało. Czesław Miłosz, bo taka była jakaś ankieta, był taki program telewizyjny, tam rozmowy na koniec wieku czy coś. I oni różnym mądrym ludziom zadawali moim zdaniem skrajnie głupie pytanie, co pan, pani sądzi o przemijaniu. No i ci mniej mądrzy to tam opowiadali długo, a Czesław Miłosz, ponieważ był naprawdę mądry człowiekiem, odpowiedział: Jestem przeciw. <laughs> I, i, I ja też. jestem... chcę powtórzyć to, tutaj... prawda. Ta. I ja jestem przeciw, podobnie jak Czesław Miłosz, i staram się ten sprzeciw. No co mogę z nim zrobić? Jedyne co mogę z nim zrobić, to mogę go zanotować, mogę go wyśpiewać, wykrzyczeć. Nic więcej. To jest, ktoś kiedyś ładnie powiedział, że, że właściwie działalność artystyczna to jest nasza jedyna broń przeciwko śmierci. Nie, nie ma żadnej innej sensownej. Może miłość na dłuższą rozkminkę, powiedziałbym, ale, ale tak, no, i, i, i nie ma znaczenia, że ta broń jest oczywiście nieskuteczna. To nie, to nie ma znaczenia. Trzeba, Jak trzeba jej używać. Jak już hasło miłość, to generalizując oczywiście, poza niewielkimi wyjątkami, Najczęściej u ciebie jest to miłość niespełniona, nieszczęśliwa, taka, którą ty podglądasz stojąc w drzwiach, bojąc się wejść do środka, bo, bo tam jest po prostu ból, bo coś nie wyszło. Ludzie się nie spotkali, rozczarowali, poumiera, obu, obumarli siebie za wcześnie, um, um, oczekiwali zupełnie czegoś innego. Um, co się czuje, jakby, patrząc na, na taką miłość? To oczywiście się na siebie projektuje od razu, czy to jest taki rodzaj gestu współczucia? Nie mogę wam pomóc inaczej niż o, nawet nie No nie... tak. Nie mam słowa tutaj teraz, więc nie mogę wam pomóc inaczej jak tylko zawieszę głos. No tak, tylko to zakłada z kolei znowu, że ja właściwie biorę to wszystko z zewnątrz, z jakichś ludzi, tak? Ale możesz też zaglądać do pokoju, w którym ty jesteś, młodszy, no tak, ty tak, z innego tak. Co się ciężko dzieje. często dzieje? Często dzieje. Mam parę takich piosenek. No to wynika z paru rzeczy. Przede wszystkim moje życie uczuciowe było przez wiele lat pogmatwane i nieszczęśliwe. Więc. Ewą Przyzgom powiedziałbym opowiedz o tym, ale postawmy kropkę tutaj. Nie ma co opowiadać. Generalnie, jak to w życiu? no Te dziewczyny, które ja kochałem, to one mnie nie kochały, a te, które mnie kochały, to ja ich nie kochałem. No to zwykła ludzka rzecz. Albo gorzej, no. Oboje się kochaliśmy, ale, ale nie mogliśmy ze sobą żyć. To się też zdarza, niestety. No więc to, jakby wszystko jest za mną i, i z jednej strony. Z drugiej strony, znowu trochę cynicznie mówiąc, co to za historia, że oni siedzą, jest im dobrze. Kogo to interesuje? Jak jest im niedobrze, i ją chcę ją zabić, albo właśnie ona umarła. No to to jest do opowiedzenia historia. Tak już z jednej strony. Z drugiej strony, bardzo trudno się pisze o spełnieniach różnych, również o spełnionej miłości. Ja napisałem parę piosenek dla żony, bo obecnie jestem szczęśliwie żonaty i, i szczęśliwie zakochany. I one są mm, opisem. Jednego szczęścia tam na ile to... Dom na przykład. Tak, tak. Piosenka Dom Dobry, jak sama nazwa wskazuje, jest o dobrym domu, o dobrym życiu. Oczywiście tam w tle są różne strachy, no bo tak nasze życie wygląda, że każdego z nas, że są strachy ekonomiczne, właśnie, nie wiem, przemijania i tak dalej, i tak dalej. Ale miłość może zbudować jakiś tam iluzoryczny przynajmniej schron. I ja parę takich piosenek napisałem. Czy napisałem jakieś opowiadanie o spełnionej miłości, szczęśliwej? Nie przychodzi mi do głowy. A pewno to jest trudniej zrobić. To znaczy trzeba tę ten, ten, ten emocje, nie wiem, suspens nawet, z czegoś innego wtedy zbudować. No. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że w tych swoich smutnych opowieściach o ludziach, którzy przegrali, o miłościach, które się nie udały, cofając się w ich biografiach, w ich gestach miłości, nienawiści, szukasz jakiegoś takiego pierwszego zbłądzenia. Tak nie wiem, Grecy to chyba hamartia nazywali, nie? Tak, czy, czy takie, takie pierwsza wina, gdzie to jest ten krok, przepaść zrobiony. I taki miałem wrażenie, że jakby szukasz tego, żeby nie ku przestrodze, żeby powiedzieć, że tutaj zrobiliście, ale ciekawi cię ten sam moment, kiedy człowiek robi krok w ciemność i nie wie, że to jest ciemność. Człowiek rozwala sobie życie i nie wie, że już od tego momentu się to rozwalanie zaczęło. Czy, jak zapytam, czy to jest słuszna intuicja, odpowiesz tak lub nie. I, i Więc proszę, żebyś może jednak kontynuował, a nie... Wydaje mi się, że coś tu jest ważnego. Jakby takie szukanie pierwszego, pierwszego grzechu, prawda, pierwszego grzechu, pierwszego zamknięcia oczu i skoku w nieznane. No jak wiemy, nie jest to strategia nowa, sam powiedziałeś. Właściwie w tragedii greckiej jest ten, ten, ten moment, nie wiem, tam u Weishalosa, czy, czy, czy kogoś innego. Więc ja tego oczywiście sam nie wymyśliłem, jest w tym pewna też yy, taka ciekawość fatalizmu, to znaczy, czy, czy tego kroku dałoby się uniknąć, czy nie? To jest pytanie, na które ja nie umiem odpowiedzieć. To znaczy, nie umiem sam sobie powiedzieć, czy jestem fatalistą, czy nie jestem. Tak? Często zdaje się, jak w tragedii greckiej właśnie, że, że nie. Że splot tych supów świata jest taki, że, że, że nie udało się uniknąć tego zbłądzenia, które w swojej konsekwencji skończyło się takim a nie innym poważnym nieszczęściem. człowieku czy w świecie? Tak na intuicję szybko. To jest pytanie z kolei metafizyczne. Moim zdaniem to jest w świecie. Świat jest, tak po chrześcijańsku mówiąc, skażony złem, bez wątpienia. I, i tego uniknąć, ponieważ my jesteśmy częścią tego świata, całkiem się nie da. Hmm. W Twoich opowiadaniach przyglądają się także inni autorzy, których wymieniasz z imienia i nazwiska, albo nawiązujesz do ich formy. I zastanawiam się, czy to jest taki rodzaj patrzenia w lustro i zaglądania, kto stoi za plecami kto przede mną. Sprawdzał te rejony, wchodził w te zakamarki, no oczywiście jest Tyrmand, jest, jest Marek Nowakowski, jest hrabal, jest Daniel Harms, Płatonowa raz przywołujesz. Pewnie jeszcze wielu, wielu innych można by było to w tym ciągu, nawet, nawet Wojciech Młynarski chyba gdzieś tam w piosenkach, czy, 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 czy w pewnym myśleniu, postrzeganiu rzeczywistości. Co się czuje, jak się ma tych, tych panów, panów za plecami? To jest takie sprawdzanie, czy, czy się z nimi rozmawia każdym utworem, czy takie e, ściganie się? Wyście, wyście to tak zrobili, a ja zrobię przewrotkę i będzie jeszcze inaczej. Nie no po pierwsze to jest e, rodzaj uzurpacyjnej sztafety. To znaczy, ja sobie uzurpuję prawo, być może niesłusznie. Ścigania bo, się z nimi, bo, bo nie tak? ta skala talentów. Kontynuowania przejmowania pałeczki, tak? to znaczy literatura, ani piosenki się nie, nie rodzą na, na kamieniu, tak? znaczy, gdybym ja nie czytał tego Harmsa, Leskowa, Platonowa i, i, i nie wiem, Haupta, to bym nie pisał tak jak piszę. Oczywiście nie staram się ich kopiować, natomiast bez wątpienia to miało wpływ czy na samą, na sam pomysł, że, żeby zacząć pisać i w tym sensie często przywołanie ich jest też spłacaniem takiego długu, znaczy przyznaniem się przed sobą tak? że, że... i przed czytelnikiem. Że ten. Po drugie, ja trochę liczę na to, że może część czytelników sięgnie po tego Harmsa Leskowa. Ja rzadko umieszczam tu jednak nazwiska takie, jakieś bardzo znane. Hrabal yy... chyba się. Nie, no pojawia się tam raz, ale, ale takie nazwiska, mam nadzieję, że. i wiem, że tak bywa, że nawet moja pani redaktor mówi. Przeczytałem tego Leskowa, bo nigdy go nie czytałem. No bo jeśli ktoś nie studiował rusystyki, to dlaczego miałby nagle XIX-wiecznego pisarza rosyjskiego, który w dodatku nie robi wrażenia na dziewczynach? Bo jak powiesz, że Dostojewskiego czytasz, no to to brzmi. Ale Leskow Albo to, A Leskow, Leskow brzmi jak jakiś typek, właśnie spod, spod budki z podbudki zpiłem. A to genialny pisarz, zachęcam Państwa do czytania. Lesko, bardzo zabawny, jeden z najzabawniejszych pisarzy w historii. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, do której mi się wstyd przyznać, ale ponieważ chcę być z Państwem szczery, to oczywiście jest to branie się za bary. Ja uważam, że to jest prawdopodobnie na 99,9% skazane na porażkę, bo, bo nie mam takiego talentu i takich umiejętności. Natomiast ja się chcę brać za bary z największymi. Znaczy, których ja uważam za największych, Bo to niekoniecznie są ci, którzy. Nie wiem. Właśnie żaden z tych pisarzy, których wymieniliśmy, nie dostał Nobla, na przykład. Tak. Ale ja uważam, że literatura powinna być też właśnie. Tak głupio brzmi, trudno znaleźć słowa. Przekraczaniem siebie, próbowania do, dochodzenia do. Do, do, do granic swoich możliwości intelektualnych, empatycznych, e, poetyckich. Tak? Więc staram się dorównywać do tych swoich mistrzów czy mistrzyni, e, czasem. Tak? Miałem taki pomysł, kiedyś, żeby w ogóle napisać e, cały tom opowiadań e, o książkach, w tym sensie, że książka będzie rekwizytem. I właściwie z tego został się Leskow, z mikrotyków, gdzie dziewczyna tam pomaga. Dwa tak, ma dwa egzemplarze. Na chłopak się odesłał. No książkę, tak. Tam jest jakaś je miłość zespół. w tle prawdopodobnie odrzucona, której on nie zauważył właśnie. No. I, tak dalej, I tak dalej, A miałem taki pomysł, że wszyscy będą sobie te książki coś pożyczać albo kraść, ale na szczęście doszedłem do wniosku, że głupi. Powinniśmy zaprzeczyć chyba, bo brzmi interesująco. nie zaprzeczyć. W Nieradości jest takie bardzo piękne opowiadanie o zdjęciach Daniela Harmsa. Cztery czy pięć fotografii, które po nim zostały i ktoś bardzo podobny do Ciebie mówi, że moich jest 1500 czy ileś. Domyślam się takich portretów artysty, frontmana, poety, który przybiera jakąś pozę. W ostatnim dniu sierpnia masz taką frazę, jest mnie niewiele na lustrach, tak? tak do, za, mało na za mało na lustrach. Za mało na lustrach, właśnie nie byłem pewien tej, tej frazy, jest mnie za mało na lustrach. I to jest pytanie o to właśnie, o ten moment kiedy kiedy artysta patrzy w lustro i oczywiście może widzieć jakąś pozę, kogoś kto, kto przemawia dla tysięcy ludzi, tworzy z siebie jakąś, jakąś formę pisarza który wpisuje się w jakiś, w jakiś schemat. Co ty widzisz, jak w tym momencie patrzysz? Bo jest też w nieradości jakieś śmieszne opowiadanie, śmiesznie do końca, co się, co się robi, gdy się zostało pisarzem. I patrzysz na, na ten taki obwoźny cyrk artystów czy pisarzy z Europy Środkowo-Wschodniej, bardzo w sposób ironiczny i też na swoją rolę w tym wszystkim. Więc pytanie o lustro, czy, czy to jest, czy to jest dobre, dobre spojrzenie, dobre uczucie? No to. To jest trochę pytanie, czy. Nie o narcyz pytanie, to jest o to, co widać na przykład. To jest, to jest pytanie o, o, o cel. o... Ja kondycji. się przeglądam w książkach. To znaczy, im bardziej się staram ukryć w książce, tym potem, kiedy powiedzmy skończyłem i, i czytam całość, widzę tam siebie, tylko zazwyczaj w takich, myślę, momentach, które niekoniecznie dla czytelnika są jednoznaczne z utożsamieniem się ze mną. Raczej widzę swój sposób spojrzenia, swoje wady też czasem. Czy... Ukryte w bohaterach czy w konstrukcji świata? I tak, i tak. Mhm, mhm. One są ukryte w bohaterach albo… Bo, bo czasem trudno się samemu przed sobą przyznać, że ma się jakąś wadę, ale jak nią obdarzysz, tego sukinsyna z opowiadania, no to to już nie boli tak, nie? Bo to nie ty. Ale no człowiek powinien być sprawiedliwy wobec siebie i widzi potem, że zrobiłem to, przeniosłem po prostu jakieś swoje e, złe albo dobre czasem cechy na, na, na bohaterkę czy bohatera, bo to płeć jest właściwie. W tak nie ma, W piosenkach tak nie ma? Pewnie też, ale e, piosenki przez e, jednak swoją pewną skrótowość. E, jeszcze inaczej. Ja piszę też trochę piosenek, które są wyraźnie ode mnie, pierwszoosobowe, co w opowiadaniach się prawie nie zdarza. No i, i, i to jest jeszcze inny rodzaj kamuflażu i, i, i przyglądania się sobie. Ja bym w ogóle Ale to byś tak powiedział, że te piosenki są spowiedzią, a te opowiadania grą. Czytelnikiem? Ja to duże słowa, figurę. tak, ale to, to coś... Duże coś, słowa, bo tak trochę w metaforykę zbaczam, Coś się przepraszam. Coś w tym jest, tak. Ja w ogóle lubię, uważam, że literatura oprócz różnych innych rzeczy jest grą oczywiście między czytelnikiem i autorem, czy znaczy autorem, a czytelnikiem I, i lubię ją prowadzić, lubię na przykład wciskać różne kryptocytaty, których jest całkiem sporo i niekoniecznie one zostały wszystkie już odnalezione przez czytelników chyba wracając, czy krytyków. Znalazłem z cudotwórcy albo z innego opowiadania Harmsa o, o znikającym bohaterze, którego nie ma. Jest takie tak. echo, że. Możliwe, tak. Jak, tak. Się, jak się siedzi w oberiutach, to to można wychwycić. Można tak, tak. no, jest... Oberiuci byli dla mnie ważni hmm. bardzo, szczególnie w młodości. A jeszcze powiedz, na czym ta gra miała by polegać? Takim... O co chodzi w tej grze z czytelnikiem, czytelnikiem tak. a tobą? Między Tobą a słuchaczem. Hmm. To jest pytanie. Pytanie e, przede wszystkim ma to sprawiać przyjemność czytelnikowi e, i, czy słuchaczowi. Odnajdywanie jakiejś treści, tak jak ja to rozumiem jako, jako czytelnik i słuchacz, no to jest jak rozwiązywanie jakiejś zagadki sprawia przyjemność. Ja w ogóle uważam, że sztuka jest przyjemnością w pewnym sensie. To znaczy, yy, tylko jeden ma przyjemność, nie wiem, tam ze słuchania yy, yy, Zenka, drugi z czytania Tomasza Manna, ale właściwie bez wątpienia, gdyby to nie było przyjemne, to ludzie by tego nie robili. To znaczy obcowanie z dziełami sztuki jest przy, przyjemne, nawet kiedy bywa straszne, yy, nie wiem, pełne katarzis i tak dalej, i tak dalej. W ogóle obcowanie z działami sztuki jest, jest przyjemne, więc ta gra też ma być w pewnym sensie przyjemnością. Wydaje mi się, że czasem łapiesz nasz taką pułapkę, że dajesz nam pięknej piosence albo pięknym opowiadaniu taki rodzaj przyjemności, nie wiem, z melodii, z historii, uh -huh. której słuchamy, a potem na końcu jest przewrotka. No to patrzcie, o czym tak naprawdę była ta historia. O upadku, śmierci, nałogu, o jakiejś sytuacji, w której człowiek jest świnią i cieszy się z tego, że, że, że jest świnią. A czy, czy też ta przyjemność może być grzeszna w takim razie? Czy nas, taką pułapkę nas montowujesz? No większość przyjemności jest grzeszna. Czy ja was montowuję w taką pułapkę? Tak, trochę tak. To znaczy, Ale to też dlatego, że no, książka jest odbiciem świata, a świat taki jest. Tak? Bardzo często uwodzi nas czymś pięknym, a na koniec się okazuje, że że to y, szef nam podłożył świnie a nie, i nie będzie awansu, tak? Już tak trywializując to, oczywiście. Albo ta miłość to nie była miłość, tylko y, chwilowe pożądanie, a ty właśnie zniszczyłeś swój dwudziestoletni związek. Dlatego, czy, no, to są te same gry i pułapki, co w literaturze, tylko w życiu. Więc, więc to chyba z tego wynika. Y, też nie jestem pewien, czy... Jestem aż tak świadomym demiurgiem, jak mnie przedstawiasz. To znaczy, często niektóre rzeczy się robi intuicyjnie. Nagle czuję po prostu, że, że to powiedzenie powinno skręcić albo że piosenka się powinna już skończyć. Także ten tekst tutaj właściwie już jest wszystko do powiedzenia. Nawet jeśli nie dopowiedziałem płyenty, bo na przykład uznaję, że, że słuchacz jest na tyle inteligentny, że po prostu nie muszę łopatologicznie mu tego do głowy, bo sam lubię takie piosenki, sam lubię taką literaturę, która traktuje mnie jak inteligentnego człowieka. Jak się domyślam podczas wykonywania swoich kawałków masz natychmiastowy feedback, to znaczy czujesz czy to żre, czy nie żre. że to, to jest gdzieś w naszych emocjach, w jakimś rozwibrowaniu w powietrzu. No i jest na koniec ten gest, nie okrzyk czy, czy oklaski na końcu. I czy złapałeś się kiedyś na takim wrażeniu, że napisałeś opowiadanie, czytałeś je sobie na głos i usłyszałeś oklaski? No. Takie nawet wymuszone, że, że w głowie jest no, no bicie po prostu. To, to, to mi się wyjątkowo powiodło, ta pułapka, ten trik, ta gra. To już jest pytanie trochę o narcyz, właśnie. Eee... Ja się zostawiam pułapkę, więc. Tak. Oczywiście, że tak, jest takie opowiadanie. Jak się okazało, nie podoba się ono chyba nikomu poza mną samym. A ja uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką napisałem. I, i napisałem ją dwie godziny, czy tam w godzinę w natchnieniu po prostu. Tak bywa, że jakby ktoś mi tam dyktował. Napisałem ją, poprawiłem, przeczytałem i stwierdziłem, no. To ci wyszło, to właśnie raz w życiu tak miałem. Ukazała e... się w tych tomach? Tak, tak. E... Rozgadujemy, potem... o które chodzi. E... I potem jak e... 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 były recenzje, to tak czekałem właśnie, że ktoś powie, no tak, to jest arcydzieło. E... Te recenzje oczywiście były bardzo dobre, ale o tym opowiadaniu nikt nigdy ani nie słowa. Powiesz Więc, które? Czy nie, czy nie? Tak, to jest Maciek i Mareczek ona się nazywa. O, czy to takie, ale też haramsowskie takie trochę, nie? Takie... Jest dwóch chłopaków Kogol... w parku, piją A, alkohol, no. spotykają dziewczynę, jeden dostaje kopniaka, nic tam się nie dzieje. Mhm. No, ale uważam, że to jest najlepsze, co w życiu napisałem. Myślałem, że o lenie powiesz, ale okej. Okay. Tak, nie, to... Lena chyba się by nie dało dwie godziny. Nie, Lena tak. to była ciężka praca mhm. i to jest y, co rzadkie u mnie. Y, trzecia wersja. Bo ja, jeśli coś już zupełnie nie idzie, y, to no porzucam. tak. Uważam, że widocznie rzadza nie chcę. Żadnego recyklingu na piosenkę? E... No to zrobimy z tego pierwszej. Nie, nie, nie. No... Zawsze jestem wściekły wtedy, więc to mm. nie chcę mm. mieć nic wspólnego. Natomiast ta Lena ze mną. Palisz, palisz, niszczysz? Y, tak, zdarza się. Uh -huh. No teraz w komputerze to trudniej, ale, ale tak, ale do, do kosza idzie. Napisałem Lenę pierwszy raz jak miałem 19 lat, 20. Napisałem oczywiście bardzo źle, bo bardzo egzaltowane, emocjonalne i z bardzo dużą ilością przymiotników. A jak wiemy od Babla tylko geniusz może sobie pozwolić na dwa przymiotniki przy rzeczowniku. Potem ją napisałem koło 30 roku życia, właściwie tę samą historię. No i to już było lepsze, ale, yy, ale niedobre. No i w końcu, yy, kiedy przygotowywałem mikrotyki w wieku 38 lat, yy, czy 37, 38 chyba, napisałem ją po raz trzeci i uznałem, że okej, okay, że to się mniej więcej udało. Ale to już nie tak jak z Maćkiem i Mareczkiem, że właśnie o, to się udało, tylko. No dobra, zobaczmy, ja raczej jestem niepewny siebie. Nie mam takiego, bardzo właśnie rzadko mam poczucie, że, że coś mi się udało zrobić świetnie. Zazwyczaj yy, piszę do biednej Magdy Budzińskiej, mojej redaktorki, że chyba się nie udało zupełnie, weź zobacz. Ja no i... jest pierwszym czytelnikiem? Czy na przykład do kolegów z zespołu przychodzisz, słuchaj mam taki kawałek albo dożany, weź przeczytaj fajnie czy nie? To różnie. Yy, to znaczy yy, często... To są trzy, trzy osoby naraz, czyli małżonka moja, Monika, Magda, czyli moja pani redaktor i mój przyjaciel z Chorzowa, Marceli Szpak, zwany również Marcinem Wróblem, tłumacz z angielskiego. On mi bardzo pomógł w ogóle w, w tym momencie, kiedy ja nie byłem pewien, czy w ogóle książkę powinienem wydawać. Hmm. Nie byłeś pewien dlaczego, że cień Pablo Pavo na tym. Nie, zabiśnie, czy, czy że to nie jest. Czy to jest dobre w Aha. ogóle? Po, po prostu I, i wysyłałem mu te rzeczy. Yy, on tego nie redagował, ale jakby tam trochę, trochę mi podpowiadał, a z drugiej strony po prostu wlał otuchę w moje serce. I często do niego wysyłam, bo on jest też yy, potrafi być okrutny. Znaczy, jeśli coś jest źle, on to mówi bez tego. Moja pani redaktor... mówi w słowach wulgarnych czy prosto z mostu, bo to okrucieństwo redaktora różnie się może przejawiać. No Magda co na... dla ciebie jest okrutne? To jest o to pytanie. Co to dla ciebie jest w takim momencie pokazania dzieła okrutne? No okrutne jest kiedy Magda, na przykład, wybitna redaktorka, którą bardzo kocham, mówi mi: no nie, to jest niedobre, to po prostu trzeba przepisać albo wyrzucić. I oczywiście to jest bolesne. Bo kiedy to są drobne rzeczy, tam się kłócimy, się. dużo się kłócimy o przecinki, e, o powtórzenia. Ja mam skłonność do pewnych takich e, kołowrotków, żeby powtarzać, jest. Ta, ta. co czasem jest fajne, a czasem Magda ma rację, że, że jest tego za dużo. E, natomiast no pamiętam, że do Nieradości jest, napisałem coś, co było drugą częścią e, opowiadania jakże ono ma tytuł o mężczyźnie, który idzie do sklepu po alkohol, jest takie opowiadanie w nie nieradości jest, ja napisałem też drugą część kiedy on już wraca do domu i wydawało mi się, że świetne no ale całe Magda stwierdziła, że jest do przerobienia albo wyrzucenia i wrzuciłem i to oczywiście boli, no bo wszystko zależy też od zaufania oczywiście bo ta praca z redaktorem jest jest bardzo intymna i yy, jest pracą na emocjach. I Magda jest mądra, więc jak ona mi coś tam wyrzuca, to zazwyczaj wtedy w następnym zdaniu jest: Ale tu, tutaj to ci poszło. Nie? Tak. No to wiadomo. Ja też yy, nawet w szkole nie byłem człowiekiem, który yy, bardzo dobrze reagował na krytykę. Raczej pozytywne bodźce mnie yy, skłaniają do do pracy, więc dobry redaktor to wie, to znaczy co ma wyciąć, to wytnie, no bo... Yy, czy będzie próbował przynajmniej, bo ja nie zawsze się zgadzam, ale też umie pochwalić, umie yy, rozmawiać o, o tej książce, tak. Nie masz takiego, no, paseran, że redaktor nie może tego dotknąć. Nie, nie. Jest w stanie wynegocjować, są w stanie wynegocjować dużo z tobą. Dużo, chociaż na przykład przy drugiej książce był taki moment właśnie, gdzie byliśmy no, właściwie na granicy zerwania y, tej umowy y, redaktor y, pisarz. To jest, to jest trudna praca dla obu stron. No właściwie to, 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 jakby ktoś wychowywał z tobą twoje dziecko, ktoś jednak obcy. Tak? No, to tru, to trudna robota, dlatego no, ja się bardzo cieszę, że mam tę Magdę, i, i nawet te kłótnie i, 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 i walki, Właśnie, kiedy nie redagujemy książek jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Ona jest wybitną znawczynią literatury, a w dodatku, mimo wszystko, mam wrażenie, że ma podobne spojrzenie na książki, jak ja. Bo bywają różni redaktorzy oczywiście. Bywają tacy, którzy trzymają się bardzo, nie wiem, tej poprawności takiej ogólnej polszczyzny. Tak jak wiadomo, z moim pisaniem byłoby ciężko. Bo u mnie te. Podmioty orzeczenia latają, przenoszą się, zdanie zaczyna się od się na przykład i tak dalej. Więc są redaktorzy, którzy by tego nie puścili. Moja redaktorka rozumie, że to jest mm. proza artystyczna, a nie, e, e, nie wiem, wstępniak do, do, do życia Warszawy. E, Śnisz o swoich utworach? Często u ciebie się pojawia taki motyw snu. Czy jest taki efekt na przykład w jednym z opowiadań chyba w że takie oko, twoje oko wznosi się nad Warszawę i wyławia cztery zapalone okna, gdzie ludzie płaczą, cierpią i za trzecim albo czwartym oknem idziesz za historią bohatera. E, śnią ci się przerobione opowiadania własne, czy własne piosenki jeszcze raz, lepiej w niewiarygodnej formie, których potem nie można zapisać, bo obudziłeś się, bo jest... Nie, chyba nie. Czasem mi się śnią jakieś pomysły. Na, na opowiadanie czy piosenkę, zazwyczaj są to pomysły fatalne. A, ale, ale oczywiście zdarza się coś, coś z tego wyciągnąć. Ja mam s, sen muzyczny, jeśli chodzi o piosenki, takie jak inni mają maturę. To znaczy wychodzi zespół na scenę, to jest jeden z moich dwóch zespołów zawsze, albo ten, albo ten. Jest pełna sala, zaczynamy grać, i to się zaczyna sypać. Ale nie tak, że nagle katastrofa, że nie wiem, tam wybuch. Nie, tylko to idiotyczny sens, straszliwy koszmar. Znaczy, na przykład basista przestaje grać, bo się obraził i schodzi, nie? Ludzie powoli zaczynają wychodzić, bo tego mikrofon im przestaje. I tak jak w slapstickowej komedii, wszystko po kolei się, się rozpada. I to jest właściwie jedyny sen taki muzyczny, który mnie prześladuje i nie chciałbym go śnić. Bo to jest oczywiście z serii tam. Przyjść na Golasa na maturę. No to, jest, to jest walka organizmu ze stresem, jakim jest granie koncertu. Bo jednak każdy występ publiczny yy, to jest rozbieranie się do naga, i jakoś mózg musi sobie z tym yy, poradzić. I radzi sobie takim snem, niestety. Ale czasem czytając te teksty, też czujemy, jakbyśmy oglądali nagiego faceta. No tak, tak. tak tylko, nagiego faceta. Tylko, tylko, że rzadko ja widzę mhm. yy, 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 czytających. Obserwuję ich w trakcie tej czynności. A na koncercie no po prostu widzisz to, tak, to co jest i błogosławieństwem, i przekleństwem występów na żywo. To znaczy widzisz, czy im się podoba, czy im się nie podoba, czy, czy ich to wzrusza, czy ich to nie wzrusza. Ja zagrałem pewnie z 1500 koncertów w życiu, może trochę więcej już. Z systemami, to na pewno więcej. Natomiast ja za każdym razem mam przeraźliwą tremę. Taką prawie paraliżującą. Oczywiście to potem się jakoś prze... Ten, ten, ale no to jest... o tym lęku? Jak wiesz, czego on się bierzesz Z oceny? No tak, oceny. No to wynika z tego, że ja mam wrażenie... tylko że Ja mam Nie wrażenie, błędu, tylko, że, ja mam wrażenie że, że, że ludzie powiedzą, że do kitu. Tak. No to tak jest, no. Oczywiście też jest strach przed tym, że się coś tam zapomni i tego. No to jest taki strach aktorski, tak, że się zapomni tekstu i ten. Natomiast ja sobie z tym poradziłem i właściwie w jednym zespole Występuję już, mam taką łopatę od 10 lat na scenie i tam mam tekst, jakbym zapomniał, więc się przestałem tym przejmować. Nienawidzą mnie wszyscy, jak gramy w telewizji albo ten, bo to widać we wszystkich kamerach i ten. No ale to... Powiedziałeś, że, że te pomysły, które przychodzą w śnie, one rzadko są z twojego punktu widzenia dobre, więc rozumiem, że nie wstajesz i gorączkowo ich nie zapisujesz, szukając tej frazy, melodii bohatera, który się przyśnił. Ty jesteś zorganizowanym autorem, to znaczy są godziny twórczości. Nie wiem, świtem staje i pracuje, albo tylko nie wiem, do trzeciej w nocy, od, od północy i na przykład ta część dnia jest na piosenki, ta część dnia jest na, na, na prozę. Czy to się wypycha, walczy ze sobą cały czas? Nie, no ja jestem zupełnie niezorganizowany z różnych powodów. Nie jestem w ogóle takim tego typu człowiekiem, który by właśnie tak jak, nie wiem, Stasiuk ponad siada. Od 8 do 12 siedzi przy, przy komputerze. Nie zawsze piszę, bo nie zawsze jest ten, ale ma, nie, by to ja tak nie robię, piszę absolutnie na natchnieniu. To znaczy spada na mnie nagle rzecz. Oczywiście czasem się pisze też z powodów deadline'owych. To znaczy, że na przykład piosenka musi powstać, bo, bo wchodzimy do studia. Na przykład piosenkę do stu, tekst do tej piosenki no napisałem w 10 minut. Już po prostu musiałem wejść i ją nagrywać. Nie miałem pomysłu, miałem tylko ten refren, że do 100 tysięcy beczek naszych łez podaj mi rękę. I, I nie miałem w ogóle tekstu. No i, a już studio było opłacone, to wtedy pamiętam, że to drogo jakieś kosztowało. Nie musiałem w 10 minut napisać. Potem się okazało, że to jest największy przebój z płyty. Idiotyczna jakaś w ogóle. No więc bywa, bywa różnie, natomiast ja jestem zupełnie niezorganizowany. Również dlatego, że by... mam dziecko małe, to jak wiesz, nie pomaga też w organizacji tego wszystkiego, ale też nie jestem tego typu człowiekiem. To, że w ogóle mi się udało napisać na książki, jestem zdziwiony tym, że jednak się to jakoś zebrało i, i ma to mniej więcej ręce i nogi, bo ja jestem dosyć takim rozgardiaszowym. Ale jednocześnie Czeka. chyba jak domyślam się z regularności płyt Pablo Pawo, czy z też równych odstępów między powieściami, że, bo, że książkami, nie powieściami, że blokada twórcza się nie dopada w takich długich okresach, nie wiem, jak grabarza na przykład, że to są 2-3 lata, kiedy kiedy no, nic się nie może pojawić. Ja w ogóle uważam tak, że wielu moich bardziej utalentowanych kolegów i koleżanek z różnych powodów nie może... Yy, żyć z muzyki, z pisania piosenek, nagrywać yy, ciągle nowe płyty. Jeśli to nagrywają, to jest dodatek do ich życia. Ja mam to szczęście, że jakoś się tak udało, że właściwie to jest mój zawód i byłbym skrajnie niesprawiedliwy wobec losu, powiedzmy, gdybym to zaniedbywał. W związku z tym okazało się, że ja jestem pracowity. Ja jestem roztrzepany, nie, nie ten, ale, ale ponieważ mam możliwość nagrywania płyty, to właściwie cały czas mi się Chcę nagrywać. Ja to lubię po prostu. Nagrywanie. Czy pisanie piosenek jest, jest fajne w ogóle ten moment, kiedy, kiedy powstaje utwór, kiedy przychodzi pięciu facetów, czy tam siedmiu na, na próbę i, i każdy przyniósł nic, a po pół godzinie jest utwór, czyli coś. To jest w ogóle najpiękniejszy moment, jaki. Jeden z piękniejszych momentów, jaki w życiu bywa. Ja to bardzo lubię. I, no i znowu w tym roku robię trzecią płytę już, one jeszcze się tam nie poukazywały, ale z różnych powodów, ale, ale, ale tak. Powiedz, czy w momencie, kiedy Pablo Pavo zmienił się, czy wrócił do hasła Paweł Sołtys i wydał debiutancki tomik opowiadań, tom opowiadań, to coś się zmieniło u Pablo Pavo? Skoro uprawiasz taką dwupolówkę, Prawda? To jest tak, że ten pisarz, który się w tobie obudził, został e, namaszczony, poklepany po plecach. On teraz rozmawia z tekściarzem, poetą, kompozytorem Pablo i mu doradza na przykład. Jak te rozmowy wasze w głowie teraz wyglądają? Kto, Kradnie kogo, mu pomysły pra... przede wszystkim. Pomysły. Kradnie pomysły, tak. No. I sołtys okrada Pablo Pablo. Tak? Mhm. Tak, jestem złodziejem, który okrada Pablo Pablo z pomysłów. Yy. A czy że się coś... Y, podejściu do pisania tekstów czy kompozycji piszę, zmieniło po, po prozie? Piszę mniej tak zwanych storytellingów, których pisałem kiedyś bardzo dużo. To one czy, zostają do prozy, tak? Aha, to jest nieświadomie, to znaczy, mhm. y co to jest właściwie ten storytelling? No to jest opowiadanie historii, tak? Ja dużo pisałem takich piosenek czy, 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 czy utworów, które w pewnym sensie były opowiadaniami, tak? No nie wiem, piosenka Mikołaj czy, 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 czy nawet właśnie znałem faceta, to jest rodzaj takiej opowieści, story, storytellingu. I troszkę ich mniej. Anita Mech, tak? Tak, no Jurek Mech, tak, tak. Wenecja. Tak. No tak, tak, no, Wenecja. O, tak, to jest właściwie historia z suspensem. Tak. Na koniec jest piękny obraz y, pogrzebu. No tak, tak. Więc, y, więc trochę mniej tego piszę, bo to, bo to przeszło do, do opowiadań. Ale czasem się sam na tym łapię i sobie przypominam, że ludzie lubią te historyjki w piosenkach też i żeby to robić, a nie tylko jakieś abstrakcyjne, pseudopoetyckie kawałki rzucać. Dorota Masłowska lubi, jak mówi się o jej płycie jako Mister D, że to jest jej niewydana powieść, że te wszystkie piosenki układają się w kolejną książkę Doroty Masłowskiej, tylko zapisaną w nutach, w wokalu, w tekstach piosenek. Czy te, te, te płyty, które po mikrotykach wyszły, czyli Marginal, tak, Ladinola, też przez układ utworów, ich kolejność, utw kolejność utworów, czy historie, czy nastroje, które tam e, uruchamiasz, one są takimi równoległymi powieściami? Mogą być takimi tomikami? Nie, chyba nie, bo mhm. po pierwsze muzyka się nie robi, znaczy ja nie robię poza płytą jedną, e, nie robię sam. To jest jednak e, e, kooperacja paru, a czasem parunastu e, osób, e, więc trudno mieć aż tak e, e, wpływ. Z drugiej strony, no ja jestem tym grajkiem już e, 20 lat i, 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 i tak nie wiem, dlaczego to nagle miały być zapisane książki. Nie, no to są płyty. Ja myślę o nich jak płytach. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że już mało kto słucha płyt w całości. Tak, to zawsze było dla mnie z kolei ważne żeby płyta miała początek, rozwinięcie i koniec, znaczy żeby była całością. Ale to dlatego, że jestem stary i się sam lubiłem takie płyty, płyty słuchać. Niekoniecznie to musi być pełen koncert, album, ale żeby to miało jakiś sens. I do dzisiaj tak układamy płytę, to znaczy nie tak, że najpierw singiel, potem coś tam. Nie, to ma być jakaś jednak opowieść dla, dla słuchacza. I w tym sensie to to jest bliskie, nie wiem, tomu opowiadań, tak? Gdzie też układasz te... O, opowiadania tak, żeby coś z tego większego powstało. Znaczy ja tak robię, bo może nie wszyscy. Opowiadałeś mi dzisiaj e, o trzeciej książce, na którą pracujesz, e, która już jest e, taką, takim rozmachem, jakby wzięciem zamachu na, 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 na większą formę, formę otwartą e, e, na historię która dzieje się w różnych czasach, idzie za różnymi bohaterami, za różnymi do różnych miejsc. I chciałbym, żebyś teraz o niej opowiedział, jeśli możesz. Ale ciekawi mnie, czy na przykład w muzyce też kolejne płyty Pablo Pawo to będzie ten, ten rozmach. Że odchodzimy od prostych historii, prostych opowieści do jakichś większych form, większych składów, suite. Takiego ga gadania ojcowsko-kejwowskiego. Czy znaczy to wszystko już trochę było w, w, w mhm. u mnie w sensie takim? No, e, nagraliśmy płytę, której nie słyszałeś, bo jest tylko na winy, z naprawdę dużym zespołem. E, no i tam gra 12 osób, i w sensie rozmachu muzycznego no to jest mhm. po prostu m, m, Sekcja denta w dodatku nietypowa, bo stworzona z klarnetu, saksofonu i skrzypiec. <laughs> Do tego tam dodatkowe instrumenty perkusjonalne, wokalistka i tak dalej. I to jakby mam załatwione. Mnie interesuje raczej w muzyce szczególnie robienie nowych rzeczy. Jeśli prześledzi się płyty ludzików, to właściwie każda jest inna. Co pewnie nie pomaga w budowaniu tak zwanego, tak zwanej fanbazy słuchaczy, ale może właśnie nie, może może to jest to. Ja nie lubię się nudzić muzyką. Znaczy, jak już nagrałem jakąś płytę, to nie widzę powodu, żeby ją nagrywać drugi raz. Tak jak ACDC robi, tak? Oni nagrywają tę samą płytę od 70. A baza do... powinna być przy człowieku, a nie przy stylistyce, w gierze. Tak, 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 tak. No My wykonujemy wolty. Ja myślę, że na przykład Marginal, gdzie jednak jest dużo dyskotekowej muzyki. Oczywiście w naszym wykonaniu, nawiązującej do lat 70., ale był takim no, zaskoczeniem po. Po bardzo spokojnej, polskiej Ladinoli, która z kolei gdzieś może nawiązywała do, do polskiej muzyki z lat 60. czy początku 70. A teraz robimy płytę nową właściwie hip-hopową, znaczy też przy pomocy naszych narzędzi, nie przy pomocy samplowania, tylko, tylko grając te dźwięki, ale, ale właściwie tak, bo właśnie nigdy. Czystej płyty hip-hopowej nie nagrałem do tej pory, więc ciekawiło mnie, czy, czy będę umiał to, to zrobić. Ja oczywiście wykorzystuję technikę nabijania bardziej ragamafin niż, niż rap, i to wiadomo, od lat. Natomiast to mnie ciekawiło, czy, czy to się uda zrobić. Mam też w z kolejną płytę taką, bardzo akustyczną i minimalistyczną. Więc to, no, zob zobaczymy. Ja w ogóle chyba nie jestem człowiekiem wielkiego takiego rozmachu. Y Grałem raz w życiu, graliśmy jako Iwanek, Praczas, Pablo Pavo, czyli Wir. Graliśmy z orkiestrą symfoniczną w y Szczecinie. I to oczywiście przeżycie było wielkie, ale mi się wydaje, że na dłuższą metę to, to, to nie jest rzecz, którą chciałbym zrobić. To jakbyś mógł trochę o trzeciej książce powiedzieć, bo to się bądź no tak nie... słownik oboczności warszawskiej. Jeśli co możesz, znaczy nie, nie zdradzaj wszystkich szczegółów, ale ciekawi mnie jaki rodzaj maski tam można założyć po, po tych dwóch książkach i przy wykorzystaniu tematu warszawskiego, który jest zawsze z tobą, bo mimo w nieradość kilku wycieczek. Nie, nie do... radość nieradość jest mało warszawska. No. Uh -huh. Starałem się przynajmniej, żeby tam są to znaczy wszystkie. Warszawa tak na Polskę wypromieniowała, więc... No tak, ee, znaczy, to, tak. Nie, nie, nie zgodzę się, tam nie ma Warszawy. No, no, z... no nie, jest, ale jest, dużo, że... mniej, mm -hmm. jest dużo mniej, jest dużo mniej, powiedzmy jedna trzecia. <election> Mikrotyki po prostu były całe warszawskie. Eee, Co w tej trzeciej się będzie działo z, z tobą no, jako opowiadaczem? To będzie słownik, y, 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 słownik właśnie poboczności warszawskich albo słownik warszawski. Poboczności czy oboczności? Y, oboczność, oboczność. oboczności. No, i będą to różne rzeczy, które powinny zostać napisane o Warszawie, a nie zostały napisane w największym skrócie. Ja mam nadzieję, że mnie takiego wyraźnie widocznego będzie tam mało, mniej. Inny, inni narratorzy, inne narratorki, inni pisarze, inne pisarki będą tam na pierwszym tle. Nie mogę tego wszystkiego powiedzieć, co Ci mówiłem prywatnie, bo nie chcę tego zdradzać nie, po prostu. Nie, nie naciskam tylko. E, po prostu Tobie zaufałem, a Państwu jeszcze nie ufam tak bardzo, żeby, okay. żeby wszystko opowiedzieć może po spotkaniu tam... Czy Chciałem, żebyś taki trailer przygotował, oficjalny <grym> teraz. Mhm. Tak. No, co mogę powiedzieć, to będzie duża książka, mhm. to będzie milion znaków e, prawdopodobnie. Nieradość Czyli ma... 200... Cztery takie? Pięć takich? Nie radość ma 250 tysięcy, czyli cztery nieradości. Cztery nieradości. Tak. No będzie to w formie słownika, będą hasła od literki A do literki Z. I, I to tyle, tyle mogę wyja... na razie ja jakbyś powiedzieć. Jakbyś mógł ten termin oboczności, bo on się pojawia w jednej z piosenek oboczności warszawskiej. Bo mnie w ogóle interesują marginesy, w sensie hmm. takim, nie że margines społeczny koniecznie, tylko takie rzeczy poza głównym nurtem opowieści, tak, kiedy ja piszę... Przyoczony, o. Tak. Mhm. kiedy ja piszę na przykład o Warszawie, czy piosenkę, to rzadko piszę o tych wieżowcach, które widzimy w każdym serialu tvn-owskim, no bo właściwie po co to już jest, tak. Czy, czy kiedy piszę, nie wiem, o, o kobiecie, to zazwyczaj biorę sobie staruszkę, mhm. a nie dwudziestoletnią a piękność, tak. Chociaż oczywiście różnie bywa, bo to zależy czego, czego potrzebuje. No i ta, ten słownik też będzie o takich rzeczach yy, nienapisanych, albo, albo niedostatecznie moim zdaniem opisanych, to znaczy nie będzie tam, o ile się da uniknąć, bo całkiem się nie da, nie wiem, opowieści o powstaniu warszawskim, czy powstaniu w getcie, bo tych książek powstało, no ogromna ilość i, 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 i dokumentalnych, i i, i, i prozy, więc mnie interesują tam różne inne rzeczy w Warszawie. No. Interesuje mnie, ile zniknęło y, rzek w Warszawie. To jest ciekawe, 46 tak. 46 rzek płynęło przez Warszawę już nie płynie. Oczywiście rzeczek, czasem większych rzek. Zostały nazwy na przykład. Ulica na Starym mieście jest Dunaj. To jest oczywiście była rzeka. No i to takie rzeczy mnie interesują. Oczywiście, znowu powiem za dużo zaraz. Tam yy, powołuję do życia różne byty, które opowiadają za mnie historię w tej książce. Zobaczymy, czy to się uda. Bo no to yy, jest tak, że można opowiadać, że się napisze wielką, genialną książkę, a nagle się okaże, że się nie udało. I ja tej książki nie wydam. No, zobaczymy. Na razie się. To ostatnie się pytanie o nią, bo tutaj pan, nic wielkiego nie zdradzisz z takich ważnych nie. rzeczy, ale y, czy, czy myślisz o tym jak o takim wielkim chórze, który, który wyśpiewuje, skanduje historię Warszawy, czy raczej taki popis prestidigitatora? Popatrzcie, taka narracja, taki bohater, taka historia i co, zrobi, co, co się stanie, jak to wszystko zmieszamy? Czy, czy takie danie głosu, czy popis y, zapętlenia maestri opowiadania, na, na tej fazie, w której jesteś po prostu. Tu, tu Myślę, jest... że i to i to. To znaczy, yy, ja to widzę chór, ale nie w takim sensie może greckiego teatru, tylko chór zmarłych w ogóle, mm -hmm. tak? Śpiewające trupy, bez wątpienia. Yy, a z drugiej strony właśnie, no staram się tam tkać mm -hmm. <coughs> cienką nicią. Yy co jest trudne. No. Czy to się uda? Sam jestem ciekaw. No, mam jeszcze więcej niż rok pisania, bo na grudzień mam książkę do oddać. Zobaczymy, zobaczymy. To już ostatnie pytanie, może państwo oddam głos. Że chcecie zapytać Pawła Sołtysa o parę rzeczy związanych z jego wydanymi książkami, bo myślę, że to tej trzeci, to, to, to już zamilknijmy. Okay. Jak się wchodzi w te buty bohaterów i wchodzi się też w garnitur pisarza, to ta droga gdzieś prowadzi. Tak by pewnie każdy z tych pisarzy, którzy już tę drogę przed tobą przebyli, by powiedział, no tak szedłem do prawdy. Szedłem, szedłem razem z ludźmi, zawsze ich nie opuściłem, albo zbadałem to terytorium do najbardziej mrocznego skrawka i powiem wam, co tam było. Czy oczywiście pozostając w planie pytań i odpowiedzi metaforycznych, czy masz dla siebie takie takie, nie wiem, drzwi na końcu korytarza, w których koniecznie chcesz się zbliżyć przez twórczość, przez pisanie, śpiewanie, piosenek, czy... Oczywiście nie zakładam, że każdy artysta ma taką wiesz, świadomość, że sobie wyznaczył 20 lat temu, gdzie dojdzie, i jak, nie wiem, Macartney z tym oratorium liwerpolskim, i muszę tu dojść i, i tam najlepiej zostać. Tylko czy jakby widzisz takie, takie drzwi gdzieś w ciemności, na końcu korytarza, chciałbyś tam strasznie dojść i zobaczyć, co tam jest, a możesz tam dojść tylko dlatego, że, że tworzysz, że, 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 że śpiewasz, że piszesz, że obserwujesz. No właśnie, nie wiem, czy, czy, czy mam taki zamysł. Przychodzi mi do głowy trochę górnolotna odpowiedź, że gdzieś tam za tymi drzwiami jest drugi człowiek, ale w pełni, tak? Bo właściwie to, 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 to pisarstwo, czy, czy pisanie piosenek, znaczy pełne wcielenie, tak? Na tyle udane, że. że... Czy to że... jesteś ty nam na końcu korytarza, który się ulepił z twoich bohaterów, z siebie w różnych wcieleniach? autorskich? To masz większą poetycką wyobraźnię ode mnie, nie no. wiem, no. czy to. to ja jestem. Ee, mhm. Może, a może właśnie czytelnik albo słuchacz. Mhm. A, a może któryś z bohaterów tak dobrze napisany, że, że się oblekł mhm. ciałem. Mhm. Nie wiem, no mnie... Kropka. Mhm. Drodzy Państwo, pytanie do Pawła Sołtysa, albo refleksja po jego piosenkach, książkach. Podejdę z mikrofonem, jakby ktoś potrzebował. To jest mój ulubiony moment ubraniowy, jak go nazywam. Wszyscy siedzą i o. Tak. Marynarka dobrze leży. Nie, ja sam nigdy w życiu nie zadałem pytania na spotkaniu autorskim, więc bardzo szanuję tych, którzy zadają. Zachęcamy do odwagi. Tam pani. Do pani? Jest. Jest mikrofon, ok. Dzień dobry, marynarka leży dobrze. Już. E, ja chciałam zapytać o tytuł, o mikrotyki. Dlaczego takie, a nie inne? To jest dosyć proste, e, bo e, kiedy wymyśliłem ten tytuł e, i powiedziałem go Magdzie i, i Moince Schneiderman, czyli e, szefowej wydawnictwa, one uznały, że to jest świetny tytuł, bo się go zapamiętuje od razu. To jest ważne z punktu widzenia sprzedażowego. Ale oczywiście ja tak nie myślałem, wymyślając ten tytuł. Dla mnie mikrotyki to są, poza tym, że to są często bardzo krótkie formy, naprawdę mikroopowiadania, to znaczy one mają stronę albo pół. To są w moim rozumieniu mikrodotknięcia, czyli mikrotyki, właśnie, tak, tykam pewnej sprawy. To są yy, szczególnie w pierwszej książce, bo w drugiej jest troszeczkę inaczej. Często jest tak, że, że to jest wycinek historii, pokazany czytelnikowi tylko, tak. Nie jest ona opowiedziana tam od, od narodzin do śmierci, tylko jest jakiś taki wycinek, dotknięcie tej sprawy. I w moim za założeniu to miało działać tak, to dotknięcie, że ten czytelnik sam będzie ciekaw i sobie zbuduje w głowie dalszą część tej historii. Stąd nazwa słowotwórcza mikrotyki, czyli mikrodotknięcia. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze? Jakieś jedno pytanie. Proszę bardzo. Wie Pan, gdzie jest mikrofon? Prosimy. To ja mam jeszcze pytanie związane z tym, co Pan powiedział na temat przemijania. Powiedział Pan, że no nie wiem, ja przynajmniej tak to odebrałem, tego przemijania nie lubi, nie akceptuje, ma do niego, uważa, że to jest zjawisko pejoratywne. Ja też takie mam i myślę, że to chyba od pewnego wieku się w ten sposób do tego podchodzi. Kiedy ma się lat pięć, to wszystko, co jest przed nami, wydaje się fajne, nieodkryte. Kiedy ma się już te lat ileś tam, raczej dostrzega się, że jest to przejaw pewnego zwijania się. I teraz pytanie moje jest takie, czy. Biorąc pod uwagę to też, co Pan mówił o tym, że ten świat przemija, Pan tego nie akceptuje, no to widać na przykład od strony architektonicznej, to widać od strony społecznej. Czy nie boi się Pan tego, że przekaz, który chce Pan zaproponować odbiorcy, będzie w jakiś sposób ograniczony poprzez to, że odnosi się Pan do rzeczy, które dla niego mogą być nieznane, których on mógł nie. Doświadczyć albo będzie Pan wykorzystywał narzędzia, sposoby przekazu, takie, które do niego nie będą docierały. Ja na przykład widzę to podczas moich rozmów z dziećmi moimi, które no nie potrafią zrozumieć pewnych rzeczy, że tak jak był taki dowcip w trójce pod tytułem TATO, no ale jak to całe TESCO, OCET i MUSZTARDA, więc ja w ten sposób tłumacząc dzieciom, że kiedyś yy, tak właśnie było w sklepie. Widzę, że one tego nie rozumieją. Dziękuję. To znaczy z tym przemijaniem, bo to oczywiście wszyscy jesteśmy przeciw i chcielibyśmy być wiecznie młodzi. Szczególnie właśnie od pewnego momentu, bo, bo ile pamiętam, jak miałem 10 lat, to bardzo chciałem mieć już 16, a, a potem się to zatrzymuje. Natomiast nie chcę w jakieś filozofie. Głębokie wchodzić. Kiedyś Borges napisał bardzo piękne opowiadanie o nieśmiertelnych, i właściwie ich życie było nie do pozazdroszczenia, więc trzeba mieć to z tyłu głowy, że, że to przemijanie, które nas prowadzi do nieuniknionego końca, jest trochę przerażające, ale może jest w tym jakiś zamysł i, 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 i wcale Życie wieczne nie jest e, świetnym e, pomysłem. Co do tego, czy ja się boję. Tak, znaczy ja przede wszystkim widzę, że e, moi słuchacze e, piosenek, na przykład, raczej dorośleją ze mną. Znaczy mam mniej teraz słuchaczy 25-letnich niż 15 lat temu, bo piszę piosenki prawdopodobnie dla 30-parolatków, y, y, czy, 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 czy starszych. 40-50-latków. i 50 -latków. Ja uważam, że to jest uczciwe. Najbardziej mnie, prawdę mówiąc, cringeują 40-letni <grystoletni> raperzy, którzy udają, że mają 19 lat. To jest dosyć takie. No to tak z tymi. U Mopasanta było opowiadanie o, o podrywaczu, który nie zorientował się, że ma 70 lat i, i musi sobie domalowywać tam wszystko. No to jest śmieszne. Ja nie udaję, że mam mniej lat niż mam. Oczywiście mam też słuchaczy młodych i bardzo yy, yy, się z tego cieszę i czytelników mam młodych, ale ja mam też ich za inteligentnych. To znaczy, jeśli oni czegoś nie rozumieją, to sobie doczytają, yy, dowiedzą się albo zrozumieją za pięć lat. I, i nic w tym złego. Nie, 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 nie widzę, ale oczywiście... Yy, z punktu widzenia, nie wiem, sprzedaży, to muzykę kupują młodzi ludzie. Znaczy, chodzą na koncerty i, 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 i słuchają Spotify'a itd. Tak tak Więc gdyby mi chodziło tylko o zarobek, to pewnie trzeba by właśnie się jakoś zwracać do tych 19-, 18-latków. Na szczęście ja lubię zarabiać pieniądze, ale nie jest to najważniejsza rzecz w moim życiu. Dla mnie to jest skrajnie głupie. Ja nie mogę tego oglądać bo, po prostu. A co on robi ze swoim życiem, czy to jest wiarygodne, czy z tego sprawa, nie? No tak. Ja powiem tak, że dla mnie Kuba Wojewódzki w latach 90. na początku był znany z magazynu Brum. Był to wybitny dziennikarz muzyczny, później szef tego magazynu, miał audycję w trójce, a teraz robi wygłupy dla młodych ludzi. Okej, okay, tylko ja na przykład nie, nie chcę robić wygłupów dla młodych ludzi. Nie czuję się w tym odpowiednio. Natomiast co on? To jest wiarygodne. No nie, no nie jest wiarygodne. No łysiający 50-letni facet, który mówi elo, elo. To no jest śmieszne przecież, a nie wiarygodne. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ostatnie pytanie powiedzmy. Zachęcam. Nikt już? Tylko powiem, że bardzo mi się podobało to zdanie twoje sprzed paru chwil, że dobrze jest jak książka lub piosenka na odbiorcę poczeka sobie, żeby on do niej dorósł, żeby była mu w pewnym momencie potrzebna. Myślę, że, 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 że to jest też czasem takie motto, które nad dziełami współczesnych artystów powinno, powin, powinny się, się pojawić. My tu jesteśmy, poczekamy na Was, drodzy, drodzy czytelnicy. Drodzy Państwo, naszym gościem był Paweł Sołcy z Podlaską. Bardzo Paweł. dziękuję Państwu. Dziękujemy dziękuję. bardzo.